W sprawie zadania priorytetowego na 2013 rok pod nazwą zakup silników klęku dla krakowskiego pogotowia ratunkowego. Ten Państwo jest to wniosek, który wsunął do nas do zarządu strony Komisji Zdrowia. Już zakupowaliśmy takie czujniki, no urządzenia, one zwiększają skuteczność, rozumieją bezpieczeństwo, służb, ale o szczegółach opowie myślę przewodniczący Komisji Zdrowia, pan Maciej Kozarko. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo szanowny zarządzie, bardzo dziękuję za przygotowanie uchwały, za, jak sądzę, przeznaczenie kwoty 2000 zł na zakup czujników. Na to uda się zakupić, trudno powiedzieć jaką dokładnie ilość, znaczy nie wiem na ile pogotowie będzie mogło dołożyć, ja myślę, że uda się zakupić 4 urządzenia. Ja sobie pozwoliłem przynieść jedno z takich urządzeń, które już mamy. To jest urządzenie tej wielkości. Pozwólcie Państwo, że włączę, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej funkcjonuje. Nie przestraszę, bo będzie piszczeć bardzo. Tak. To jest urządzenie, które każdy, znaczy moim marzeniem jest, żeby każdy z zespołów ratownika medycznego krakowskiego pogotowia ratunkowego, a jest takich 29, żeby każdy z tych zespołów miał na wyposażeniu. Kalibruję. Dwa pijemy są w tej chwili. No, ale to tylko wskazuje, że musiał na przykład ktoś niedaleko palić papierosa, ale na tyle czułe urządzenie i pokażę. To absolutnie nie jest żadne obrotu leczenia. Nie jest absolutnie żadne zagrożenie. Naprawdę powyżej 30 moglibyśmy się martwić, że to się... Urządzenie będzie na wyposażeniu karetki. Naprawdę to, jak widzicie, małe urządzenie, ratownicy biorą je ze sobą i działa podwójnie. Po pierwsze, nas zabezpiecza przed niekorzystnym środowiskiem, w którym może być tlenek i ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale jednocześnie pomaga podjąć w niektórych sytuacjach trafną diagnozę, bo niejednokrotnie poszkodowany, czy pacjent, czy nawet my, nie zdajemy sobie sprawy, że powodem zachorowania typu bóle głowy silne, zawroty głowy, wymioty, właśnie jest czas, czyli tlenek węgla. Także działa to podwójnie. Pomaga podjąć diagnozę i zabezpiecza nas jako ratowników. Koszt jest niewielki, bo w tej chwili bodajże w granicach 650 może się troszeczkę potaniały. Tyle. Mogę powiedzieć, że każdy to zobaczył. Bardzo dziękuję. Uważam, że w obecnej sytuacji, gdy jest ta czata smakowana z Krakowem, są coraz częstsze tak zwane sofi do komina, czopy, dlatego znaczy te czapy dymne, które są spowodowane krótkim kominem, bardzo zadymionym powietrzem w Krakowie. I jest większa możliwość zatrucia właśnie tlenkiem czadu, który szuka tlenu i wpada do mieszkania. Tak wytłumaczyła mieszkacz po dokładnej analizie wentylacji w domu i tak dalej. Także uważam, że to jest bardzo słuszny rezultat. Dziękuję bardzo. Ja pan Bogdan, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję, czy jest do głosowania. Kto z Państwa radni? Pomijając te czynniki, myślę, że... Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Jeszcze można jedno zdanie. To jest sprzęt profesjonalny z najwyższej półki amerykańskiej firmy, natomiast myślę, że każdy z nas powinien zabezpieczyć się i zakupić taki podstawowy czujnik, który jest w granicach 150 zł, a za 200 zł naprawdę wysokiej klasy, a jest to naprawdę gra o życie, bo
Bo niebezpieczny czas jest cichym zabójcą. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jak najbardziej. 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 Nie.